Kononowicz umarł parę dni temu? Co ty gadasz? Serio? Kononowicz umarł. Co ty, fake? Nie umarł, bo nie wpisali na Wikipedia. Wtedy dopiero człowiek umiera. Spartiatik! Yeah, boy! Typek nagrał filmik. Kononowicz nie żyje? A potem napisał komentarz pod tym filmem. Jak widać, dałem się nabrać na pieprzony fake, który został umieszczony na YouTube. Jutro nagram o tym osobny film. Nie chciał tą sytuacją wprowadzić ludzi w błąd, ale tytuł zostawił. Wszystko tak jak było. Tylko komentarz sobie napisał. O. Wiadomo. Że nie chciał ludzi w błąd wprowadzić. Także siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Emilek, a dzisiaj będzie to troszeczkę poważniejszy temat. A mianowicie powiem wam o tym, że pewna osoba znana z YouTube'a ogólnie... Jakiś poważniejszy temat o śmierci człowieka. Aluj, ubiorę koszulkę z marihuaną. Proszę was, do oglądania. No ale no, niestety ostatnio zmarł po prostu z powodu tego, że z tego co się nie udało dowiedzieć, był on chory na cukrzycę i to głównie przyczyniło się do tego, że po prostu Kononowicz zmarł. I ostatnio było nawet, był jakiś tam artykuł, bynajmniej ja coś takiego znalazłem, że właśnie Kononowicz miał ostatnie jakby dni życia przewidywane, że jeszcze 3 dni po prostu Kononowicz umrze i nie ma jakby szans ratunku dla niego. No i sprawdziło mi się to, Krzysztof Kononowicz po prostu zmarł. No i teraz macie właśnie oficjalną wypowiedź majora, czyli jego dobrego kolegi w tej sprawie. Po prostu rumunowali Krzyśka 40 minut, nie wyszło i że 5 minut temu zmarł. Także właśnie śmierć Krzyśka jest potwierdzona przez wiele osób. Śmierć Krzyśka. Dobry film. Dobra, sprostowanie teraz oglądamy. Ty komentarz. Zobacz, on tu napisał patrz. Cześć, czyli on jakby jeden za drugim fake, jeden za drugim film nagrał, tak? No bo on, patrz, tu tak samo ubrany, kamera tak samo, wszystko jest to samo? Czy najpierw nagrał to, potem udawał, że się pomylił i nagrał sprostowanie, a tak naprawdę nagrał jeden film po drugim. Kontrolowana drama, proste. Zuby lecą. Dzisiaj przedstawię wam całą prawdę na temat tego, czy Krzysztof Kononowicz nie żyje. Kakashi pieprzony, nawet ma włosy jak Kakashi. Przedstawię wam całą pracę właśnie na ten temat cały, czy Kononowicz żyje, czy... I nie miałem zamiaru po prostu jakby ludzi wprowadzać w błąd, także naprawdę was montaż jest przedni. Bo chciałem naprawdę ludzi jakby podać ludziom wiarygodne informacje, no ale niestety stało się jak się stało i po prostu jakby to co powiedziałem w swoim filmie, to nie jest prawda. No więc prawda na temat śmierci dotyczącej Krzysztofa... I lejsy w tle pognieciona. I naprawdę... Ozdoby na kanale Emilek. Zobaczymy, czy to tego samego dnia potwierdzi się wszystko. Ty, no i teraz tak. Dobra, dowody potwierdzające na to, że on wiedział, że to fake, ale nagrał to dla subów. No niemożliwe, że dzień lejsy na półce wytrzymały. Kupujesz lejsy, to je jest, prosta piła, zwłaszcza, że leczą na widoku. A ty co? Zobacz, nawet pies leży w tej samej pozycji. I on mówi, że to dzień później nagrywa? Ci psy leżą identycznie, no w dupę identycznie. Oszust! Normalnie nagrywane było tak. Włączył play. Witam, Kononowicz się żyje. No umarł. Zostaw łapkę, wyłączył. Potem znowu włączył. Witam, jednak się pomyliłem, on żyje. Ale zostaw. Dobra, nara. Idę dlajsy zjeść. No jak nic to było tak nagrywane, to jest jakiś fake, panowie. Oryginał przerwa Cezary. Majora Suchodolskiego, właśnie filmik, gdzie rzekomo odwiedza grób Kononowicza, po prostu jest już sprzed prawie roku. No i niestety to jest już przestarzałe i po prostu nie jest jakby adekwatne do dzisiejszej sytuacji. Czyli, dobra, na logikę, czyli on niby dał się nabrać na film, który miał rok. W sensie, zobacz, włączasz film na YouTubie, jest tytuł i tuż pod tytułem, wielkie prawie jak tytuł napis, kiedy to jest zagrane. I rozumiem, że jemu 20 z 19 się pomyliło, no bo rok miał tamten film. Coś tu nie gra, panowie. Nie tylko już lejsy są dowodem na to, że Emilek chce nas oszukać. Chyba, że jest głąbem. Trzecim dowodem na to, że Kononowicz żyje, jest to, że jak wejdziecie z Wikipedię i piszecie tam Krzysztof Kononowicz, to nie ma tam też właśnie podanej śmierci właśnie... Zobacz! Powiedział, ja mówiłem, że jak na Wikipedii nie ma, to nie umarł. I on to mówi.
Ja pierdzielę, mówiłem ci, jestem geniuszem. Emilek to potwierdza. No i ogólnie udało mi się znaleźć wypowiedź jakiegoś tam Pawła z Warszawy, który właśnie wypowiedział się na temat stanu zdrowia. A udało mi się jakiegoś tam Pawła z Warszawy i w dupę ze Świnoujścia jakiegoś Daniela. Oni wiedzą najlepiej o Kononowiczu. Jeszcze w dupę Zbyszka z Bogdańca brakuje, serio, ty no. Następne nagra o koronawirusie i 5G pewnie filmy. Młody Emil, dis na kamerzysty. Ty, mówiłem, że Kakashi i co? Śmieciu pieprzony, co mnie wyzywałeś? No to jest Kakashi pieprzony, oszuście z komentarzy. Kamerzysta kradnie bity, no i ojebał El Pro. Dzisiaj wszyscy ze mną krzyczą, że kamerzysta to dno. Jego nuty jakoś ujdą, ale filmy to już cringe. Ktoś oszukał fanki na asku, z poczucia winy twarz kryje pod maską. Kiedyś worek na ziemniaki, a dzisiaj maska za 2 złote. Wartym zostać. Top 10 raper z Eminem, wiesz. O, lepiej nie dziś. Sieć 5G zniszczy życie na ziemi. A nie, już nagrał o tym. A ja mówiłem, że dopiero zacznie nagrywać. Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Emil. Bardzo przepraszam. Na moim kanale, a dzisiaj porozmawiamy sobie o ludziach, tak zwanych foliarzach. Nie wiem, Piotruś. Którzy snują teorie spiskowe przeciwko sieci 5G. Także zapraszam was do oglądania. Tego wspierającego na moim kanale te efekty specjalne. I jeśli wy chcecie być pozdrowieni na moim odcinku, wystarczy, że właśnie wykupicie u mnie wspieranie, wykupicie mniejsza. I lejsy leżą. Lejsy, to jest serio zdoba tego kanału! Jak u mnie ketchup, no nie ma bata! Dupa lejsy! A bardziej na Hot 16 Challenge w jego wykonaniu dokładnie, także zapraszam was do oglądania. Dokładnie, moi drodzy, dzisiaj zareagujemy sobie na Hot 16 Challenge w wykonaniu Kasra Błyskiego. W sumie nie wiem, kto go nominował do tego challenge'u, ale no nie wiem, nie, chyba się nie dowiem, po prostu naprawdę nie mam pojęcia. Ale przesłuchamy sobie go dzisiaj wspólnie i zobaczymy, jak mu to wyszło, bo na przykład dla mnie takie piosenki jak Eluvina czy Crusher były dość słabe i mi się to totalnie nie podobało. No tak. On widział swoje? Niedobrze, panowie. Lecimy z reakcją, słuchawki założone. Na reakcja na Bląski? Dobra. Siemaneczko, tutaj Kacper Błoński, dzięki BTO za nominację, przepraszam. A BTO go nominował, serio? Ale jak opłacajcie. Czemu my oglądamy reakcję Emilka na Bląskiego, ty? Gibam głową tak jak Kacper na tym teledysku. Ściągnąłem maskę w czasach, gdy ją masz mieć. Ale hardcore. Maskę ściągną, kiedy wszyscy muszą nosić. Ale chyba nie zra... Ty, czemu on śpiewa piosenki sam swoje, skoro nie rozumie takiego prostego tekstu? No niedobrze, nie chcę go obrazić, nie wiem ile on ma lat, może ma 13 i jeszcze wtedy się nie ogarnia, ale nie jestem pewny, czy wtedy się jeszcze nie ogarnia takich rzeczy. No dziwne, bardzo dziwne to było. Nie no, rozpieprzyło mnie to, ale nie obrażajmy go aż tak, panowie, no bez przesady, spokojnie. I lejsy leżą! Ty, a co jeżeli on wszystkie filmiki nagrał 1 maja na cały miesiąc? I dlatego te lejsy tam leżą, tylko koszulki zmienia. Ta, on i blanty, a nie, czekaj. Tylko ja kiedyś pokazywał gdzieś tam, że pali blanty, to swoją może tak być. Chłop założył na jakiś filmik koszulkę z marihuaną i teraz poucza Bląskiego, ty? O blantach? Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. Koniec? Nie, jeszcze nie. Jeszcze mi się wydaje, że Emilek po prostu totalnie nie ma swojego zdania. Po prostu jest taki, że jakiś youtuber, o nie wiem z kim tam trzymał Bląski, ale na przykład ze Stu czy z kimś. Stu powiedział, że Bląski to jest frajer, a Emilek lubi Stu i mówi tak, ale Bląski to jest frajer. No proste, chłop przecież nie rozumie prostych tekstów Bląskiego, ty. No Bląski pisze dla dzieciaków i dzieciaki tego nie... Nie wiem, co się dzieje, panowie. To jest więcej 16 wersów, gratuluję. No ale dobra, no. Dobra, zaraz oceniamy, bo Emilek też nagrał Hot 16, zaraz oceniamy, panowie.
Co mogę, słuchajcie, powiedzieć o tej jego nawijce Hot 16 Challenge? No nie wiem, jak dla mnie to jest takie totalnie średnie, nie jest to jakoś specjalnie dobre i moim zdaniem nie wpada do wuchu, ale wiadomo, akcja charytatywna, liczy się to, żeby po prostu jakby promować tą akcję. Nie wiem, youtuberzy to jak katarynki pieprzone. Jeden po drugim powtarza to samo gówno. I żaden nie ma swojego zdania. I Emilek właśnie z tego nurtu youtuberów katarynek. Za dużo tego jest. Chłopy wszystkie to samo mówią. No nie podoba mi się, ale wiesz, super, akcja charytatywna, fajnie, płacił pieniądze, fajnie, super, super, pomagajmy, fajnie, warto, warto. Konowi się żyje. 5 na 10 w sumie, ale i tak jest moim zdaniem troszeczkę lepszy niż Lubina i Crusher, bo te dwie piosenki to... Na szczęście nagrał. Odpowiem na to, zrobiłem to, znaczy... To nie leje tylko to chipsy tam leżą? Ty, możliwe, że masz rację. Siedzę se na dworze, policja już nic nie może, maseczka jest ziomuś. Wszyscy patrzą na mnie z boku, robię sobie kreskę. Kurde. Kolega już wciąga kreskę, nosy. Kolega wciąga. I on mówi o blantach na Blonskiego, czujesz to? Nosy całe białe, jak ja ziom tęsknię za latem, mają do mnie problem. Bo dobrze nawijam w klubie do dzisiejszej nutki. Buja siedzi z cała dzień. Nie no, i że on Blonskiego z gównem zmieszał, to mnie trochę dziwi, szczerze. Dobra, brzydka szesnastka, może lepsza. Team Challenge było troszeczkę krytyki z tego, że nominowała mnie osoba, która jest dla wielu nieznana i tak dalej. W sumie no, przez nikogo też jakby nie została nominowana, więc postanowiłem, że... Czyli nominował go typ, który nie został nominowany. Ale luj, Blonski to jest frajer. Robię ten challenge dla youtuberów, czyli właśnie brzydka 16 challenge. Robię se dzisiaj Hot 16, by pomóc ludziom w walce z COVID-em, to by w końcu było normalnie, by dzieciak mógł pójść se na zjeżdżalnie, by ludzie zdjęli te maski i żeby nie żyli jak ludzie w niewoli i żeby był uśmiech na twarzy. Teraz każdemu się wolność marzy, dlatego wpłacaj na zbiórkę do lały. Od ciebie zależy, czy babcia nie umrze. Nie no. Tu się nic nie rymuje. Te filmiki mnie utwierdziły w przekonaniu, że Okononowiczu wiedział, że to fake news, ale nagrał dla subskrypcji, no w dupę. O, Disie coś nagrał, Dis na Disa, o. Wchodzę sobie w kartę na czasie, no i widzę film Disa tam. Mój mózg już chce ten filmik wyłączyć, jego sztuczny śmiech. O, jak ja teraz. I te marne emocje, miłe komentarze są tam. Ja nie wiem skąd to jedno w głowie mordo dziś mam. Coś się kończy, a coś zaczyna. Dis to jest ten dziwny ork, który ciąga balony. Nic nie zostało już. No i to jest dobre, mile, go w takie coś. Kiedy widzę jego film, mój mózg chce skasować to. Siemka mordy, witam was w takim leżą tam. Innym filmie. Partia Tix to zobacz. Koronawirus, weź wypierdalaj z Polski wirus. Koronawirus, weź wypierdalaj z Polski wirus. Chcemy wolność, kurwa, już. Dobra. Nagrywam to na czystej spontanie, bez żadnego montażu i tak dalej. Jak bez montażu robisz film, to jest na spontanie? Ale montaż jest po nagrywaniu. Co ma do tego spontan? No, mianowicie, mordy, chcę wam powiedzieć, że od przyszłego tygodnia chipsy leżą. Skończę z reklamowaniem się w komentarzach. Chcę zobaczyć po prostu, jak mój kanał będzie się rozwijał bez tego chamskiego właśnie promowania się gdzieś w komentarzach u innych youtuberów i tak dalej. Będę pisał komentarze. Dobrze, że o tym mówi, teraz o tym wiemy. Trochę mi wstyd za to, jak się zachowałem, bo właśnie wobec niektórych osób, na przykład dzisiaj tam ktoś mnie od razu skrytykował, to ja już od razu się odpaliłem, zacząłem mu grozić właśnie pójściem na przykład na solówę, także trochę... Ja pierdziele. Kurde. Wszystkie cechy top 100 YouTube'a ma. Puściłem Paris Platinum Freestyle na lekcji. No czasowo ta lekcja powinna się już zacząć, także ja już szykuję głośnik i zapraszam. Dzięki, słuchajcie, za oglądanie, jeśli to wam się... Naprawdę nie wiem, ale dwie paki leżą z tyłu chociaż. Kurde. On mi się kojarzy z tym typem, co się w paczce wysyłał wam. Nawet podobny jest i content w sumie taki sam. Paczki nie ma z tyłu. Gdzie ona jest? Gdzie jest paczka?
jest Lidl. Dawaj, akcja. Clown Ola, Down Kamil, Dan Psycho, Black Apple, witam was, cyrku czas. Ale jest plecak w Maryśkę, jest grane koleżko, jest grane. Kamil co? Slowmo. Ola clown, Kamil clown, psycho ble, kapl fe. Kamil co? Slowmo. iPhone jest. Hej, ja jestem Kamil, a to moja żona Ola. Dawno nie widziałem czegoś takiego, co robi taką... Takie uczucie, wiesz, jak ja. Chcesz się rzucić jednak z okna. Ukrywałem to przed wami. Dobra, jeszcze to zobaczmy. Dokładnie, słuchajcie, dzisiaj nadszedł dzień, w którym po prostu stwierdziłem, że przyznam się wam do błędu. Pierwszy do kwietnia? Błędu. Ogólnie... Jestem gejem, słuchajcie, dokładnie. No, jestem po prostu orientalny. Brawo! 2020 nadszedł! Brawo! Humor pierwsza klasa! Brawo! Ja pierdzielę! Brawo! Serio, nie. Także to było oczywiście wszystko w praktyce, słuchajcie, prima, pierwszy kwietnia, kto pamiętał, to pamiętał, kto nie, no to nie, to się nabrał, to pisał, to... Nawet jakby nie był pierwszy kwietnia, nabrałbyś się na to? Ja pierdzielę. Ja żałuję jedynie tego, że jego ojciec nie był... A nie, dobra, żarty. Żarty żartami, koniec żartów. Kościu, ty, jak ty się tu zmieściłeś przez te drzwi, Luju? Ja mam największą matę. Jezusie. O Boże. O Jezus Maria, to jest trudne. To już jest... Tamto to było zaskoczenie. No nie spodziewaliśmy się takiej głupoty, ale to jest już... Dobra, panowie, to jest jak zimne prysznice. No trzeba się przemóc. Tylko, że tamto chociaż coś daje. Masę, ja mam największą masę, ja mam największą masę, ja mam największy masę, brzuch wielki mam jak basen. O czym jest ten kanał? Na razie całkiem spoko to wygląda. Masz teledysk? Nie no, kurczę wam powiem, że ten refren. Ty czy on? Parę odcinków dalej nie mówi, że ten... Crusher to jest totalne gówno? Na przykład dla mnie takie piosenki jak Eluvina czy Crusher były dość słabe i mi się to totalnie nie podobało. No tak... Pewnie jeszcze Stew nie widział, co Stew jeszcze o tym mówił, nie? Tutaj jeszcze, wiesz, mówił to, co myśli, a później, kurde ty, wszyscy mówią, że Crusher to jest takie gówno. Dobra. I do głowy. Ale właśnie lubię takie teledyski, jak one są nagrywane w nocy, tak przynajmniej na to. Znaczy jak miasto nocą jest bardzo ładne, moim zdaniem. O kur... Nie, no dobra, komentarz... Komentarz trochę taki, jak czarnoskórzy reagują na polski rap, nie? Tak samo ma sens to. I co mogę powiedzieć, generalnie nuta jest całkiem spoko, bo jestem, słuchajcie, pod wrażeniem generalnie. Naprawdę, ta nuta jakoś wpada w ucho i jest moim zdaniem o wiele lepsza niż Eluvina, serio. Ta nuta jest, widać, już jest... Miesiąc później. Na przykład dla mnie takie piosenki jak Eluvina czy Crusher były dość słabe i mi się to totalnie nie podobało. Ty, Crusher, to jest takie gówno pieprzone w dupę, a Blonski ty i Blanty. Blonski i Blanty, zwariowałeś? I Kononowicz nie żyje, wiesz? 8,5 na 10, bo jest naprawdę spoko, ale lubi o wiele lepsze niż lubi. Ty, on ocenił na 5 Hot 16 Blonskiego, a mówił, że jest lepszy niż ta piosenka. Kurde! I gdzie paczka w tle? OP ten kanał, OP. Nie pies, nie kot, tylko tak. Nie mylicie się. Chipsy. Kan chipsy będą decydować o... moim dzisiejszym dniu. Czy on się inspiruje Dissem Dera? Ciężki. Rok później Diss na orka. Ogólnie prawda. Konkurs wygrywa Niko. Także Niko, zgłoś się do mnie, nie wiem, na Gmaila, gdziekolwiek po prostu pisz. Co na wygrał? Na Facebooku najlepiej, żebyś się zgłosił, to ci podam Gmail, hasło do tego konta. I konto będzie już oczywiście twoje. Także... wygrał maila. O co tu w no dupę to... chodzi w tym filmie? No to... Mamy tutaj ogólnie 10 przycisków.
No w dupę ty rzucasz tym! Co? Co? Wyzwanie 10 przysiadów. No to lecimy. No to... Mamy tutaj ogólnie 10 przysiadów do zrobienia. Dobra, jestem... Ta piosenka. Ale Malik pasuje do niego fest, właśnie taki typowy słuchacz. Numerem 1 oznaczam sobie dezodorant Adidas, a numerem 2 oznaczam sobie dezodorant od Old Spice, więc lecimy. No to zobaczymy. Rząd w to celował specjalnie nawet. Co jest? Dobra. Lacy, crunchipsy decydują o moim losie, panowie. Panowie, dobra, robię ten challenge. Patrz, 1. Oglądamy ten film do końca. 2. Zabijam się na streamie. Zobaczymy, co los wybierze. Pań decyduje o moim życiu. Jezu, jak to możliwe? Wolałbym cię zabić! Kurde w dupę, pieprzona jedynka! Czemu mi to robisz? Ja pierdzielę! Ilu oglądamy! Ale lipa, panowie. Pań dzisiaj nie w humorze chyba. Czyli dobra, psikamy się Adidasem. No to... czas się odświeżyć. Kurde, wypiłem całe pipelinę. Dobra, odświeżyliśmy się właśnie naszym dezodorantem. Co to w dupę było? Co się tak psika w dupę? Co jest? Sobie tak, mam tutaj dwa cukierki, które mogę sobie zjeść. Albo krówka i to będzie numer 1, albo Michaszek, więc lecimy do losowania i który cukierek zostanie zjedzony przeze mnie, zaraz zobaczę. No i tutaj głównie na tej dwójce się te chipsy ogólnie tutaj widzę. A dobra, łakomy obydwa zje. No ogólnie dla mnie lepiej, że mogę sobie zjeść Michaszka, bo nie przepadam zbytnio. A! Akurat to co wolał się wylos, ale kurde! No i git, lecimy sobie z kolejnym. Więc tak, numerem 1 oznaczał sobie właśnie wyjście na balkon teraz. Co? A numerem 2 pójście do łazienki. Więc no cóż, lecimy z losowaniem. Co? No to co teraz mi się uda wylosować? Lecimy. Ach, pójście do łazienki. No to jestem, witam w mojej łazience. Wyzwanie mu kazało. Jest to bardzo prestiżowe. Teraz, moi drodzy, będzie dość ciekawie, ponieważ jedynką oznaczę sobie słuchanie muzyki, a dwójką oznaczę sobie podnoszenie 2-kilogramowego hantla przez 10... No dobra, 20 sekund. Więc tak, no to lecimy sobie z losowaniem. Kartkę sobie już położyłem, więc moje czynności. Ale wybory. Wskażą... No nie! Podnoszenie hantla, Boże! No to cóż, lecimy sobie... Może on nie panuje nad ciałem. Tego to właśnie hantla. Dobra, nie chcę tutaj być obraźliwy, on prawdopodobnie ma 13 lat, ale zobacz, to ujęcie. Tego to właśnie hantla, który w sumie ma 2-kilogramowy hantel bujanił chłopie jak stary mną na huśtawce w wieku 5 lat. A typ wyzywał ludzi na solo w komentarzach, żeby się napieprzać IRL z ludźmi. 1 na 1. Możesz mi powiedzieć, o co chodzi? Bo nie rozumiem tu czegoś. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Czemu on ludzi na solo wyzywał? Bardzo dziwne. Bardzo dziwne. 4 kilogramy. A no to 4 jednak. Ja pierdzę, nie lubię tego. Ja po prostu jestem słaby w takich rzeczach. W sensie dlatego, że nie mam zbyt dużo siły i dlatego ciężko mi się podnosi naprawdę takie 4-kilowe. Czy zjeść te chipsy, czy nie? No to tak, jedynka, tak, będę mógł zjeść te chipsy. No dobry ten kanał, no co ci mam powiedzieć? Będę. Złoto. Proszę was, moje crunchipsy. Chcę was zjeść, jesteście o smaku kebaba z cebulą. Czekaj, jakie wybory, bo nie usłyszałem. Dobra, piszcie na czacie, ciekawe co wypadnie. Szkoda, że los o tym decyduje, a nie Emilek. Ale ma pecha, wiesz, ale zawsze 50% szans. No to lecimy, zobaczymy czy uda mi się. Tak, dobra, trafiłem. Ciekawe ile dubli było, ty. Te szczęście takie realistyczne, musiały być duble, bo w końcu wyszło, nie? Na to, że mogę je zjeść. Perfekcyjnie wylądowało na jedynce. W komentarzu. Smacznego. One są takie dobre. Live on prowadzi Polecam. Normalnie? O nie, no po co zdradzasz, Markus? Zaraz będzie mnie na solo wyzywał, spieprzam. Na wszystkim, naprawdę, mega dobre chipsy.
Inspirowałem się filmem Norberta. Rok później. Ten ork pieprzony ma armię szympansów! Dobra, dobra. Zmiana, taka przemiana, chłopie, w złego, a może nawet w dobrego, skoro tak mówi. Nie wiadomo. Dobra, panowie, chodźmy grać, ty, bo... Bo półtorej godziny YouTube'a oglądamy. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!